O, to już normalna ryba. W końcu normalna ryba. I to fajna. Gdzie ty idziesz, żeby tu nie wlinka, ale linisko piękne. Ach, niegotowy. No słuchajcie, ja właśnie zaszedłem. Ponton Graty, przepiękne jeziorko. Rozkładam się i startuję. Kawałek ponton musiałem donieść, ale zaraz zaczynam wędkowanko. Pytaliście, ile się ten ponton rozkłada. Słuchajcie, no to 15 minut jestem na wodzie, także to chwila, moment. Dobra, nie przedłużam, rozkładam, wypływam, bo szkoda czasu. Coś pięknego. Flauta na wodzie i dzisiaj ma być, tak chyba bez wiatru będzie. No zobaczymy, chociaż na tych małych bajorkach to wiatr potrafi zakręcić gdzieś. Niby dobry kierunek, a czasem zakręci, ale myślę, że nie będzie tak źle. Mam tu wytypowane jedno miejsce, właśnie do niego podpłynę. Tam jest tak, wychodzi przy zwalonym drzewku, wychodzi taki pas zielska na wodę. I właśnie pod tym zielskiem chciałbym łowić. Pode mną wszędzie pełno zielska. Jest drzewko jedno zwalone, a tam jest drugie i te zielska. No musiałbym stanąć jakoś tak. Witam serdecznie na kanale Primanki. No słuchajcie, witam Was na innym jeziorku. Nieduże, takie też można powiedzieć, otoczone lasami. Piękna woda. Łowiłem tutaj w zeszłym roku z brzegu, a dzisiaj postanowiłem wybrać się tutaj na ponton, popróbować w tych niedostępnych miejscach. Przyjechałem oczywiście za tymi rybami, które najbardziej mnie interesują, czyli lin i karaś. Co z tego będzie? No ciężko powiedzieć. Dzisiaj będzie pierwszy dzień nęcenia, pierwszy dzień łowienia. Co ten dzień przyniesie, wszystko się okaże, dlatego nie przedłużam, próbuję, a jak będzie, zobaczcie sami. No dobra, stoję w miarę stabilnie. Zanęcę sobie od razu. Oczywiście, co ja mogę mieć do nęcenia, jak nie makaron. No i powinno wystarczyć. Wędki dzisiaj mam przygotowane na tip-top. Wszystko przewiązane, wszystko przygotowane, bo ma być przepiękna pogoda dzisiaj. Jeszcze teraz widać trochę czystego nieba, ale mają nawet chmurki, ma być pochmurno, bezwiecznie. Tak ma się kulić na burzę chyba jakąś. Także pogoda luks. Dzisiaj wyjątkowo na głębszej wodzie, bo zawsze na takie 80 cm, a tu jest gdzieś około 2 metrów. No idealnie, idealnie. 2-2,5 metra nawet. Na odrobinę głębszej wodzie popróbuję. No, podbierak też zawsze musi być w gotowości. Na pontonie jedna z pierwszych rzeczy, które muszą być rozłożone, to właśnie podbierak. Już pierwsze banieczki się pokazują, ale to jakaś chyba drobna rybka. Akurat zanim rozłożę wędki, zanim to, być może coś od razu na pierwszym nęceniu podejdzie. No i dobrze, można zaczynać. Zacznę od gnojaczków. No właśnie, tak bym chciał. Pod samym zielskiem prawie. Jedna wędka jest. O, tu trochę większy grunt. Coś już szarpie. Drobna rybka. Druga wędka też na gnojaczka. Takiego większego mam. Założę większego.
bo ja tu mam takie doświadczenie, że jednak na białego robaka to tutaj te wzdręgi, one nie dadzą opaść przynęcie. Mam białe robaki, w razie co, jak mi się gnojaczki skończą, będę łowił na białe, ale wolałbym jednak, żeby mi te wzdręgi nie szarpały cały czas. O, właśnie coś takiego. No i pięknie, pozostaje tylko czekać cierpliwie. No jednak wieterek trochę jest. Idzie. Idzie, idzie. Ale wyłożył. Co to takiego? Wzdręga nieduża, ale się połakomiła na czerwoniaczka. No ale pierwsza rybka jest. Na dwa gnojaczki się połakomiła. No już chyba jakaś zdręga łyka. Tak jest, kolejna wzdręga. Pierwsze wzdręgi się pojawiły w łowisku, ale to wcale nie do końca źle, bo tam gdzie wzdręga, tam jest też lin. No już chyba znowu. No. Poszedł i to jak? Ale to znowu tylko wzdręga. Wzdręgi weszły. A tu taki hakolec przecież mam duży. A to w takim razie na tą wędkę założę rosówkę. Mam taką średnią rosóweczkę. To niech tutaj będzie rosówka, tu ma większy haczyk, a na drugiej będą czerwone. Na rosówkę. I to idzie, i to jak? A to wzdręga, co? Jej się spodobała rosówka, nic innego. Niemożliwe. Na rosówkę taka wzdręga. Jak idzie? No niech łyknie, bo rosówka to jednak kawał przynęty. No ale szarpie, to raczej zdręga. No wykłada, ale to jest raczej zdręga. No to jest aż niemożliwe. Taka rosówka i taka wzdręga. No i chyba będzie trzeba zmienić stanowisko. Zwłaszcza, że tutaj zerwał się wiatr.
a po drugiej stronie jeziorka widzę, że jest spokojnie, tam jest płycej, a kto wie, właśnie może to będzie to. W końcu ja z reguły łowię na wodzie 70-80 cm. Tutaj wyjątkowo chciałem spróbować właśnie na głębszej, może jakaś większa ryba. No jeszcze chwilę posiedzę, bo zanęciłem, to chwilę posiedzę i zobaczę. Idzie na drugą. O, to już normalna ryba. W końcu normalna ryba. I to fajna. Gdzie ty idziesz, żeby tu nie w linkę? Ale linisko piękne. Jeszcze chodzi. A, nie gotowy. Przepiękny, przepiękny. Spójrzcie na niego, coś pięknego. Przepiękny lin. Ale pienił, pienił, wiedziałem, że się tu będzie kręcił. Spójrzcie na niego. Coś pięknego. Przepiękna rybka. Piękny. Piękny lin. Coś pięknego. Jednak ten makaron mój daje efekty. I to słuchajcie, pierwszy dzień nęcenia i już takie efekty. Coś pięknego. Znowu tam pieni. No i na gnojaczka. Na gnojaczka. A krążył, krążył. Widziałem, buzował, bąblował. Aż się w końcu skusił. No nie, wzdręga to nie. Od razu porzucie branie, to jest wzdręga. No dajże spokój temu robakowi. Daj mu spokój. O, nie da spokoju. Przerzucę też drugą wędkę. Bo być może tu już robaka nie ma, bo właśnie w zielsku siedzi, a siedział w zielsku. A już tak trochę wiało, tutaj mnie bujało tym pontonem. Już zrezygnowany trochę byłem, bo tylko wzdręga, wzdręga, wzdręga. I piękne branie. Coś pięknego. Hol był dosyć siłowy, ale ja tu mam mocny zestaw. Przypon zmieniłem. 18, już 16 nie daje, tylko 18. Żyłka główna 20. Kij amortyzuje, hamulec amortyzuje, także pewny hol. No to jak jeden się pojawił, to już jest szansa na więcej. Teraz już jestem pewny, no bo to nowe miejsce. Pierwszy dzień nęcenia. I już taka piękna ryba. No to jestem pewien, że jest szansa tutaj połowić. Na pewno będę tutaj wracał. No buja tym pontonem, ciężko mi dla was ujęcia z pławika robić, no ale postaram się. Będę więcej operatorem niż wędkarzem chyba dzisiaj. Wzdręgi odeszły. Wzdręgi odeszły, już nie szarpią, to bardzo dobrze. Teraz zrobiło się idealnie, wiaterek usiadł, przyszły chmurki. Trochę
trochę ciemniej się zrobiło, bo z rana było to słońce, a teraz jest ideolo, wzdręgi odeszły, nie szarpią. O, jest szansa jeszcze na jakąś rybę. No, przycichło. Najchętniej bym trochę donęcił, ale jak donęcę, to od razu się te wzdręgi pojawią. Myślę, że tego makaronu trochę nasypałem, że nie wyjadła ta wzdręga tego tak szybko. Coś tam na dnie jeszcze leży. Najwyżej z pół godzinki nic się nie będzie działo, to dopiero wtedy wrzucę z dwie garstki. No, znowu wiaterek, jakieś porywy. Takie. Tu jestem osłonięty lasem, ale jednak te porywy wiatru odczuwalne są bujam i pontonem. Kolejnym razem zrobię inaczej, bo tutaj takie zwalone drzewko jest. Przywiążę się z jednej strony do tego zwalonego drzewka, z drugiej strony kotwica i jeszcze jedną kotwicę rzucę z boku. Będę bardziej stabilnie stał. Ale zanim donęcę, zmienię robaki na świeżutkie, ruchliwe, bo to będzie pierwsza rzecz, która będzie mogła sprowokować do brania. A jak nie, no to donęcam, bo już trochę minęło, nic się nie dzieje. No, tutaj akurat robaki obgryzione. O, jeszcze rosówkę mam, no to na tą wędkę założę rosówkę, bo mam tutaj większy haczyk. Chyba ostatnia albo przedostatnia rosówka, którą wziąłem, bo po prostu kilka do tych czerwonych robaków dorzuciłem. No, znowu wiaterek. Spójrzcie, tarka na wodzie. Wiaterek mną tu miota, ale jeszcze siedzę, bo te podmuchy się kończą. Trochę pobuja i przestaje. No niestety, długo nic, także donęcę. Mam jeszcze tego makaronu odrobinę, to donęcę, trudno. Podejdzie wzdręga, to podejdzie, ale za nią może jeszcze jakiś linek przyjdzie. No i wystarczy. Jeszcze trochę zostało. Najgorsze, że z tym wiatrem nanosi tu takiego dryfującego zielska. Póki tej zdręgi nie ma, dołożę do czerwonego kilka białych. Może to będzie sposób, taka kanapka. No, niestety nie. Biały robak równa się wzdręga. Trzeba wrócić do czerwonych. Gnojaczki to gnojaczki. No i na czerwonego się połakomiła. Także podeszły po nęceniu, widać. No, znowu zebrał się silny wiatr, dlatego pora chyba na śniadanko. Mam nagotowane jajeczka, zjem jajeczka. Może jeszcze siądzie, bo poprzednio też tak zaczęło wiać, ale usiadło. No i ten linek wpadł wtedy. Może jeszcze siądzie.
Ja tu sobie jem jajeczka w najlepsze. A tu pijana. O, jest kolejny amator makaronu. Idzie. I to jak idzie? No ale to wzdręga. O! Jeszcze lepiej, to nie zdręga. To jest okoń. Ale jakie kolorki piękne. A żeś łyknął, gamuniu. Łyknął fest. Nie czaił się w ogóle. Pieni koło samego spławika. O! Czyżby? Idzie. No łyknij, łyknij. Łyknij dobrze. O, znowu coś fajnego. Fajna rybka będzie. Dałem mu długo, będzie fajna rybka. Ale chodzi. Jest linek. Ten mniejszy. Jest i drugi. Piękna sprawa. No, ojojoj, spokój. No spójrzcie, jaki przepiękny. Tylko z tym, że ten mały. Taki no wymiarek, można powiedzieć, ale tego to nawet do siatki nie będę kładł, tylko od razu puszczę do wody. No to już dwa liny na pierwszej zasiadce. Pierwsze nęcenie, coś pięknego. I jeszcze widzę pieni. No coś pięknego. Tego się nie spodziewałem. Że od razu dwa linki przy pierwszym nęceniu. No teraz to już jestem bardzo zadowolony. Dwa liny wyjęte. Na pierwszej zasiadce. Donęcę jeszcze tym makaronem na koniec. Jutro tutaj wracam. A przede wszystkim słuchajcie, dzięki serdeczne, bo ten kanał jest dzięki Wam. Już jest wbitych 40 tysięcy subskrypcji, miesięcznie ponad 1 000 000 wyświetleń miesięcznie. To jest naprawdę dla mnie bardzo duży sukces, no ale nie byłoby tego, gdyby oczywiście nie Wy, moi widzowie, stali i przygodni widzowie. Jeszcze raz dzięki serdeczne za oglądanie moich filmów, będę się starał wrzucać je częściej. W wolnej chwili będę odpisywał na komentarze. No a teraz zagadałem się trochę, ale pora wracać do łowienia. No, kolejna wzdręga. To nieduża, na taki hak wielki. I znowu wiaterek się uspokoił i widać jak pieni. Bąbelki piękne idą. Piana, bo to aż piana idzie. A jeszcze na koniec opłynę sobie całe jeziorko. Zobaczę jeszcze jakieś takie ciekawsze potencjalne miejsca. Bo tutaj już jest fajnie. Tutaj ryby są. Dwa liny już wyjęte, także bardzo dobrze. Z marszu tak naprawdę, bo przecież pierwsze nęcenie dzisiaj. Ale tu tak jakoś takie miejsce dla mnie jednak mimo wszystko nijakie. Mimo, że jest tu to zielsko, taki cypel z zielska jest. To mnie tak tutaj skusiło, ale tam dalej są kapelony. Też tego zielska trochę jest, także może
może inne miejsce będzie jeszcze ciekawsze. No słuchajcie, zebrał się silny wiatr, ja już donęciłem, chwilę jeszcze posiedziałem, no ale niestety nic już się nie wydarzyło. No jest już dosyć późna godzina, to słońce raz przebija się przez chmury, raz nie, no ale ten wiatr najbardziej mi już przeszkadza. Miota pontonem, ciężko dla Was nagrać nawet brania jakiekolwiek, bo nie mogę ustawić kamery, dlatego na dzisiaj już będę kończył. Cel wyprawy i tak zrealizowany. Dwa liny z marszu tak naprawdę, bo zanęciłem sobie pierwszy raz, także z marszu dwa liny wyciągnięte. No dlatego jestem bardzo zadowolony. Jeden przepiękny, drugi nieduży, ale też wymiarowy, także piękna sprawa. Jutro będę miał wiatr tutaj od pleców. Będzie silniejszy, ale od pleców, dlatego będę tutaj na pewno z samego rana. Dzisiaj trochę wrzucone, jutro troszeczkę makaronem do nęce. Właśnie muszę jechać sobie kupić i przyszykować. No i myślę, że jutro też coś ciekawego może się wydarzyć. No widzicie, jak miota pontonem drzewa, patrzcie na drzewa. Drzewa kołysze. To już nie pogoda na takie spławikowanie z małego pontonu. Pakuję się, wracam. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.